Bądź pochwalony Boże Wszechmogący i Panie, który nie przestajesz udzielać płodności ziemi, pozwalasz ludziom wydobywać z niej coraz nowe plony. Dziękujemy za nie, Twojej dobroci, Twojemu majestatowi i błagamy Cię, abyś te owoce ziemi, które z Twojej dobrodliwości otrzymali, racz pobłogosławić i zachować. Błogosław też nas wszystkich, abyśmy się cieszyli Twoją opieką i korzystając z dróg, która nie umiała przyjąć jej
niesprawności. Jak zaakceptować to, na co nie potrafi się zgodzić nawet na najbliższy? Po 3 dniach modlitwy i rozmyślania duża zrozumiała, że może liczyć tylko na Boga, któremu ufała i na siebie. Na szczęście posłuchała rady doktora Grebnera, który powiedział jej prawdę. Wzrok jest na zawsze stracony, ale zarazem wskazał jej drogę, mówiąc, że nikt do tej pory w Polsce nie zajął się niewidomymi. Zrozumiała, że otrzymała wskazówkę na przyszłość. Postanowiła stworzyć instytucje, które niewidomi będą się kształcić, przygotowywać do samodzielnego życia. Po latach napisała, tak jak doktor Grebner był moim wielkim dobroczyńcą, tak moim największym szczęściem jest to, że zostałam niewidoma. Cóż by ze mnie było, gdyby nie to kalectwo? Jakie byłoby moje życie, życie bez niego? Jej ślepota stała się skałą, na którą Bóg mógł wybudować piękny dom. Dał mu nazwę dzieło lasy lub też trójną na cześć Trójcy Przynajświętszej. A dewizą tego dzieła było niewidomy człowiek użyteczny. Po raz pierwszy w Polsce podjęto pracę z niewidomymi, nie tylko dla niewidomych. Matka Czaska chciała, aby przygotowujący się do samodzielnego życia niewidomi zrozumieli, że mogą być szczęśliwi mimo swojej ślepoty. To nowe rewolucje odkrycie, które matka Elżbieta zawdzięcza właśnie niesprawności, było elementarnie proste, bo odwołało się do nauki krzyża. Zmagając się ze swoim kalectwem i pytając, jak własną biedę przekształcić w źródło pomocy dla innych, żyjąc w trudniejszych sytuacjach, zrozumiała, że cierpienie może stać się uprzywilejowanym miejscem spotkania z Bogiem i dotarcia do prawdy, którą trudno dostrzec ludziom fizycznie sprawnym i zaoferowanym problemami dnia codziennego. Z pełną jasnością wiedziała, jak najbardziej zbliżamy się do Boga, kiedy jesteśmy blisko człowieka, który cierpi i jest potrzebny. Podstawowe zadania polegały na tym, aby usłyszeć głos ludzi, których zagłusza cierpienie i zgiełk świata, i stworzyć przestrzeń, w której człowiek znajdzie spokój i miejsce do refleksji, a z czasem też drogę, która prowadzi do Boga. I Laski stał się takim miejscem, gdzie oprócz przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielności znaleźli miejsce poszukujący Boga i sensu życia. Byli to ludzie z różnych środowisk społecznych i politycznych. To dzięki matce, ksiądz i księdza Karnowicza, ojca duchownego, dzieła mogły się czuć w Laskach jak w domu. Mogli tam zobaczyć, jak owocuje Ewangelia wcielona w życie i jak wygląda współpraca niewidomych sióstr, świeckich i księży. Wcielone w życie Ewangelie przygotowują miejsce, w którym jest możliwość podejmowania wspólnych zadań, przezwyciężenia niezdrowych ambicji i nieporozumień. Z takim ewangelicznym kościołem spotkał się w Laskach ksiądz Stefan Wyszyński i z ogromnym przyjęciem pisał o tym, o matce Czackiej. Uderzyło mnie to, że ludzie matki mają ten jakiś szczególny wzrok. Oni patrzą z pogodnym bohaterstwem. Z takim chrześcijaństwem ksiądz Wyszyński pisał się w swoje kapłaństwo. Przyszły prymas urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. W kraju zniewolonym prześladowaniem, gdyż Polska była jeszcze pod zaborami, małego Stefana, podobnie jak młodą Różę, rodzina nauczyła miłości do Boga, Kościoła, Ojczyzny i Matki Najświętszej. Po wstąpieniu do seminarium duchownego we Wrocławku
okazało się, że jest chory na ciężkie zapalenie płuc. Choroba postępowała tak szybko, że zarówno on sam, jak i jego przełożeni bali się, że nie dożyje do święceń kapłańskich. Stefan modlił się do Matki Najświętszej, aby poprosiła mu łaskę święceń, aby mógł odprawić przynajmniej kilka mszy świętych. Cierpienie, którego doświadczył w czasie seminarium, nauczyło go, jak sam powiem, patrzeć z pokorą na drugiego człowieka. W czasie studiów seminaryjnych spotkał księdza Władysława Korniłowicza, o którym powiedział, że wywarł on ogromny wpływ na całe jego życie duchowe i kapłańskie. Ta znajomość, która podczas studiów na kulu przerodziła się w głęboką przyjaźń, przetrwała aż do śmierci księdza Korniłowicza. Na kształtowanie osobowości i formacji społecznej księdza Wyszyńskiego duży wpływ mieli także wybitni księża społecznicy, ksiądz Antoni Szymański, rektor kulu, ojciec Jacek Woroniecki, wybitny tomista i pedagog, oraz ksiądz Antoni Bogdański, naczelny kapelan karcerstwa. Dlatego nauczanie społeczne Kościoła traktował jako ważną część misji ewangelizacyjną. Święcenia kapłańskie otrzymał Wyszyński 3 sierpnia 1924 roku w katedrze włocławskiej. W czasie studiów w Lublinie działał w Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej Odrodzenia. W marcu 1946 roku papież Pius XII mianował księdza Wyszyńskiego biskupem lubelskim, a 12 listopada 1948 roku arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, prymasem Polski. 27 listopada 1952 roku został mianowany kardynałem. Niestety, ówczesne władze komunistyczne nie wyraziły zgody na jego wyjazd do Rzymu na konsystorz, na którym miał odebrać kapelusz kardynacki. Mógł to dopiero uczynić 6 maja 1957 roku. Pierwsze spotkanie księdza Wyszyńskiego z Matką Czarską miało miejsce w lipcu 1926 roku w Laskach, gdzie przyjechał na zaproszenie księdza Korniłowicza. Zapoczątkowana wtedy przyjaźń z dziełem Godnowym i jego założycielem przetrwała aż do końca dni Wielkiego Premasa. Jego relacje z Matką Czarską zacieśniły się szczególnie w czasie okupacji. Po wybuchu wojny ksiądz Wyszyński musiał opuścić Włocławek, gdyż był poszukiwany przez gestapo. Ukrywał się najpierw u rodziny we Wrociszewie, później w Żułowie i w Kozłówce na Lubelszczyźnie. W czerwcu 1942 roku przyjechał do Lasek na miejsce księdza Jana Ziemi jako kapelan sióstr, opiekun niewidomych, a także jako kapelan Armii Krajowej i duszpasterz okolicznej ludności. O wielkim wpływie, jaki Matka Czarska wywarła na jego życie, najlepiej świadczy kazanie, które wygłosił w czasie jej pogrzebu. 19 maja 1961 roku w Laskach. W tej chwili moim obowiązkiem jest starać przy tym obfitym źródle wody żywej i z pomocą nieudolnych słów pochwycić przynajmniej odrobinę pożywczych wspomnień z bogatego życia Matki naszych serc. Czerpaliśmy z bogatego ducha naszej Matki i duchowości, tego ubłogosławionego przez Boga miejsca. Po śmierci Matki ksiądz prymas często wracał do grobu założycieli dzieła. Przed wyjazdem do Rzymu na sesje soborowe, przed trudnymi rozmowami z ówczesną władzą komunistyczną, niepostrzeżenie i bez zapowiadania, bez zapowiadania się chciał na chwilę przyjechać do lasu, aby tam się modlić. Co roku z wyjątkiem uwięzienia czy choroby, po wielkoczwartkowym
mandatu arkitektorze jechał do Nazaret, by tam razem z niewidomymi siostrami, wszystkimi pracownikami dzieła trwać na doraz i napełniać się mocą płynącą z paskalnego krzyża światła i zwycięstwa Chrystusa, Chrystusowej miłości, a potem mieć ją dla każdego człowieka. Wiemy o księdzu prymasie, napisane ostatnio wiele. Ukazały się jego przemówienia i kazania. Powstały nowe filmy i książki. Najczęściej teksty te mówią o nim jako o duszpasterzu. Wielkim mężu, mężu stanu, patroncie, społeczniku, nawet polityku. Często prymas ukazany jest jako człowiek walki z komunizmem. Ale to, co było jego priorytetem, podobnie jak u Marii Czarskiej, to troska i walka o człowieka, o jego wolność, o to, by człowiek stworzony na obraz i pod wnętrzu Boże mógł jaśnieć pełnym blaskiem wolności, prawdy, miłości, przebaczenia. Dlatego tak bardzo troszczył się zarówno o wolność, jak i o świętość Kościoła i o dobro wspólne. Ojczyzny rozumiany jako respektowanie praw każdego Polaka i ułatwienie mu wykonywania obowiązków. Szczególnie ważny etap jego życiowej misji rozpoczął się wraz z nominacją na arcybiskupa metropolitę gdzieńskiego i warszawskiego oraz prymasa Polski, gdzie wziął na siebie odpowiedzialność za dwie archidiecezje w całym Kościół Polski. Konfrontacji z totalitarnym systemem komunistycznym z jednej strony wzywał do włączenia się Polaków w odbudowę zrujnowanej przez wojnę kraju, a z drugiej napominał rządzących, aby respektowali prawa człowieka. Oznaczał się cnotą męstwa, która ujawnia się zwłaszcza wtedy, gdy wobec nasilonych prześladowań Kościoła wypowiedział władzom komunistycznym zdecydowane noc non possumus. 25 września 1953 roku pokazany w kościele św. Anny został aresztowany. Nie zawahał się. W więzieniu powstały dwie największe dzieła. Jasnogórskie śluby narodu i wielka nowena przed tysiącleciem chrztu Polski. Kiedy przygotowujemy się do beatyfikacji, warto postawić sobie pytanie, skąd czerpał do tego siły? Najpewniej daje na nie odpowiedź jako więziennych zapiskach. Całkowicie zjednoczony z Bogiem, nieustannie z niego czerpał siły, aby potem dawać innym. Ten zwykły człowiek, otwarty na potrzeby innych, był niezwykłą swoją wiarą, swoim zaufaniem Bogu i Matce Najświętszej. Był niezwykły swą miłością, przebaczającą każdemu, nawet tym, którzy go uwięzili. Mimo doznanych krzywd, jak sam mówił, nie miał wrogów. Z jednej strony prymas bolał, że nie może wypełniać swojej biskupiej posługi, nie może brać czynnego udziału w życiu Kościoła i domagał się swoich praw, a z drugiej zaś stwierdza, że przeżywa te 3 lata jako szczególny dar Boga, który przygotowuje go na późniejszą trudną służbę Kościoła w Polsce. Tak głęboka wiara w opartość była źródłem jego zaufania człowiekowi. Miał świadomość mocy Bożej w sobie i mówił: udziela się nieustannie, gdzie idziemy z krzyżem, choć nieraz czujemy się tacy sami. Ale gdy zamknę oczy, gdy wsłucham się poruszenie duszy, czuję Ciebie. Wystarczy się zwrócić choć na chwilę ku Tobie, by odnaleźć Ciebie w sobie. Kiedy przyglądamy katalog świętych Kościoła Katolickiego, zauważamy, że są tam osoby różnych stanów, powołań i zawodów. Osoby świeckie, konsekrowane i księża. Gdybyśmy mieli szukać wspólnego mianownika, to można powiedzieć, że potrafili oni rozpoznać wolę Bożą i ją wypełnić w sytuacjach i w czasie, jakim przyszło im żyć. Tak też było im w życiu matki Elżbiety Czarskiej
i księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oboje dobrze wiedzieli, że Bóg bliski szczepiącym człowiekiem i sakramenta Kościoła to dwa filary wiary, które pomogą rozpoznać wyzwanie, jakie niesie powołanie w konkretnym czasie i wydarzeniach. Niewidoma młoda dziewczyna i młody chory kleryk, do tego trudne czasy, w jakich przyszło im żyć, odbudowanie niepodległej ojczyzny, później lata okupacji, coraz bardziej agresywnego komunizmu. Można było się załamać i zwątpić, ale dzięki temu, że potrafili zaufać Ewangelii, każdy z nich na swoją miarę miał podejmować stojące przed nimi zadania. Torować nowe drogi i otwierać nowe perspektywy działania w Kościele i w Polsce. Uczynili tyle dobra, ponieważ całe życie oddali Bogu i na serio przyjęli słowa świętego Pawła. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Każde z nich tę swoją drogę do świętości zawierzyło Matce Najświętszej i chcieli służyć Bogu człowiekowi, tak jak Maryja. Matka Elżbieta złożyła swój akt ofiarowania Matce Bożej 8 grudnia 1921 roku, mówiąc: obieram Cię dzisiaj za moją matkę opiekunkę. Zaś ksiądz prymas uwięziony w Stoczku Woremińskim 8 grudnia 1953 roku mówił: Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystko czym jestem i co posiadam. Bóg złączył tych dwoje ludzi, tak przecież różnych, i przez nich dokonał wielkich rzeczy. Słowa księdza prymasa soli deo samemu Bogu i Matki Elżbiety przez krzyż do nieba, jakie nam zostawili, są, jakże są aktualne i dzisiaj. Pokazane nam drogę, innej szukać nie trzeba. Poprzez wyniesienie sług Bożych do chwały ołtarza poznajemy ich na nowo w tajemnicy świętych obcowania i prorockich intuicji, podejmowaniu aktualnych wyzwań duszpasterstw Kościoła Chrystusowego w Polsce. Podpisali kardynałowie, arcybiskupi, biskupi obecni na sesji Rady Plenarnej diecezji Jasna Góra Częstochowa 25 sierpnia bieżącego roku. Czcigodny księże proboszczu, panie starosto, drodzy rolnicy, dostojni goście, mieszkańcy gminy Brańsk. Zgodnie ze staropolskim obyczajem uroczystości godzinkowe wiążące żniwa są najlepszą okazją do podziękowania rolnikom za całoroczny trud i uzyskane plony. Ta piękna tradycja stanowi ważny element polskiej kultury i tożsamości. Podkreśla takie wartości jak przywiązanie do zawodu, szacunek dla przyrody, wolę kultywowania zwyczajów ojców. Cieszę się ogromnie, że ten piękny, dożynkowy zwyczaj pielęgnowany jest w naszej gminie. Dla każdego rolnika jest oczywiste, że ziemia jest świętością. Dziś dziękujemy rolnikom, że mają do nich tak wielki szacunek. W dniu święta plonów z wdzięcznością chylam się Panu czoło, dziękując za codzienny chleb i plony Waszej ciężkiej pracy ofiarowane nam wszystkim. Jestem świadomy Waszego trudu i wielu poświęceń. Wiem, że Wasza praca jest uzależniona od wielu czynników przyrodniczych, klimatycznych i sytuacji gospodarczej kraju. Ale też wiem, że troskliwe i doświadczone oko gospodarza czuwa nad tym, aby zebrać jak najobfitszy plon. Doskonałym przykładem są przygotowane na dzisiejsze święto przepiękne dożynkowe winice wykonane z owoców Waszej pracy. Każdy rok w rolnictwie jest inny, każdy
musimy pamiętać także o tych, którzy ponieśli stratę. Serdecznie mi wszystkim współczuję. Życzę Wam wszystkim, aby chleba w Waszych domach zawsze było pod dostatkiem. Szanujmy go i szanujmy tych, dzięki którym go mamy. Życzę Wam, Waszym rodzinom, aby najbliższy rok przyniósł Wam wiele radości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech nasza ziemia przynosi odbite plony, niezdrowie nam wszystkim dopisuje i wszelka pomyślność nie odpuszcza. Na zakończenie chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za wystawienie swoich reprezentacji z przepięknymi wieńcami. Wam wszystkim, szanowni zebrani, dziękuję za udział w tak ważnym, pięknym święcie, a na dalszą jego cześć niech będzie okazja do spędzenia czasu w rodzinie miłej atmosferze. Zapraszam do Krynicy. Dziękuję. Widzę, że macie siłę, widzę, że macie moc, a więc dziś bawimy się całą noc. Kochani, chodźcie do nas, chodźcie bliżej. Piątka! Super! Ej! Raz na wozie, raz pod wozem, tak już w życiu jest. Czy pokochać jeszcze mogę i czy to ma sens? Dałaś klucz, brak mi wiatru w szakle. Proszę, błagam, wróć. Oh yeah. Teraz będzie tylko lepiej. Znowu przyjdzie dzień, gdy po burzy wyjdzie słońce. Skończy się i nie wróci już. Teraz przyjmij ten pierścionek i na palec spuść. Śpiewamy! Taka miłość się nie zdarzy już więcej.